Panie prezesie, ostatnio Polski Kosz przedstawił analizę statystyczną, z której wynika, że forma powinna się utrzymać w lidze. Przed ostatnim etapem rozgrywek to bardzo optymistyczna wizja. Dzień dobry, tak. Widziałem właśnie tą, tą analizę, według której powinniśmy się utrzymać, natomiast to jest statystyka, to są wyliczenia ekspertów. Miejmy nadzieję, że tak rzeczywiście będzie. Natomiast parkiet zweryfikuje, zostało jeszcze 8 kolejek do końca, do końca ligi i mam nadzieję, że, że uda nam się utrzymać w Lidze. Ile zwycięstw według Pana powinno zagwarantować platformie utrzymanie się w Lidze? Trudno powiedzieć. Wiadomo, że rywalizujemy w cudzysłowie z Rosą Radą. Prawdopodobnie Asseko Arka Arkadynia też też będzie brała udział w tej, w tej walce o utrzymanie. Nie kalkulujemy, myślimy o każdym kolejnym meczu. Zawodnicy są zmobilizowani, trener też wie o co gra, także chcemy przygotować się do każdego meczu indywidualnie i, i nie wiem, tr trudno powiedzieć, być może dwa, być może trzy, być może cztery zwycięstwa, to też nie zależy od nas, ale też od innych drużyn. Natomiast mówię, nie patrzymy na nie, staramy się skupić na, na własnych meczach i, i chcemy po prostu wygrać jak najwięcej tych meczów. W ostatnim okresie kibice wielu kibiców Polfarmy zadawało pytanie. Czy klub będzie się wzmacniać? Bo, bo były kontuzje, wiadomo, walczymy o utrzymanie. I, i właśnie, dlaczego klub się nie wzmocni? To prawda. Był taki plan, żeby się wzmocnić, szczególnie miało to miejsce na początku grudnia, kiedy pęknięcia żebra doznał Jacek Jarecki i wówczas brakowało nam zawodnika na pozycji numer 4. Chcieliśmy znaleźć odpowiedniego gracza z polskim paszportem, natomiast no, niestety nie znaleźliśmy takiego zawodnika. Złożyło się na to wiele czynników. Przede wszystkim to, że tych zawodników po prostu z polskim paszportem nie było. Przeszukaliśmy całą ekstraklasę, pierwszą ligę, drugą szukaliśmy za granicą w, braliśmy pod uwagę graczy z NCAA, z lig włoskich, z ligi włoskiej była też opcja zawodnika, który, który ma fińskie obywatelstwo, ale być może będzie miał polskie, dlatego zrobiliśmy naprawdę duży research, natomiast tak jak mówię nie udało się znaleźć tego gracza. Nie chcieliśmy też dobierać dla zasady, żeby po prostu był uzupełnieniem składu, tylko chcieliśmy, żeby to był zawodnik, który, który realnie wzmocni naszą drużynę. No niestety nie udało się, natomiast cieszę Cieszę się, że Jacek Jarecki wrócił do gry. Po ostatniej kontuzji również Piotruś Olisamek jest, jest, jest gotowy do walki, także występujemy teraz w pełnym składzie. Mam nadzieję, że kontuzje będą nas omijać i uda nam się ten sezon dograć właśnie w takim składzie. A jakie czynniki zadecydowały o tym, że nie wybraliśmy żadnego zawodnika? No tak jak wspomniałem właśnie, po prostu głównym, głównym problemem było to, że tych zawodników nie było. Nie byli dostępni, to znaczy albo mieli ważne kontrakty, albo, albo nie chcieli przyjechać za granicę, bo, bo się bali sytuacji covidowej. Natomiast mówię, u nas był problem tego typu, że musiał to być polski zawodnik, no i po prostu go nie było. 21 marca Polfarma rozegra swój ostatni mecz w tym sezonie. Zmierzymy się w tej hali z Anwilem Wocławek. Tylko kibice zadają sobie też pytanie, co dalej. Tak, 21 marca jest ostatnia kolejka z Anwilem. Szczerze życzę sobie i kibicom, aby, aby ten mecz już był, że tak powiem, bez emocji, aby było wszystko jasne i, i żeby udało nam się utrzymać do, do tego czasu. Natomiast no, jest cały czas walka, zostało 8 kolejek. Zarówno my, jak i Rosa oraz oraz Arka walczą o to utrzymanie i, i chcielibyśmy zrobić wszystko, żeby, żeby się utrzymać. Natomiast na, na dzień dzisiejszy za wcześnie wyrokować, jak, jak sytuacja będzie wyglądała. E, oczywiście nikt nie chce tutaj pierwszej ligi, chcemy grać w ekstraklasie, tak jak do tej pory. To jest nas, nasz cel nadrzędny i zrobimy wszystko, żeby, żeby w tej ekstraklasie zostać. Tylko też kibice w tym momencie zadałem pytanie, czy w organizacyjnie klub będzie gotowy na ekstraklasy? E, są ku temu e, plany. Razem z panami prezydentami, zarówno Pan Prezydent Stankowiak, jak i Kalinowski bardzo też walczą o to, żeby, żeby ta koszykówka przetrwała. Mamy umówione pewne spotkania z potencjalnymi sponsorami, dlatego chciałbym tutaj uspokoić kibicu, bo widziałem takie pytania, co dalej z koszykówką i tak dalej. Natomiast na, na dzień dzisiejszy nie mogę zdradzić żadnych szczegółów. Są, są, są tak jak mówię, są umówione terminy na, na spotkania z poważnymi firmami, które mogłyby nas sponsorować w przyszłym roku, które mogłyby godnie zastąpić polfarmę. No, i mam nadzieję, że w najbliższym czasie, jeśli tylko będziemy znali jakieś konkrety, to, to, to oczywiście przekażemy je kibicom. Natomiast dla, dla dobra negocjacji póki co nie możemy zdradzić więcej szczegółów. E, może tylko tyle, że po prostu wszyscy chcemy tak? Zarówno prezydenci, miasto, kibice, jak i cała nasza drużyna wszyscy chcą się utrzymać i, i powtarzam po raz kolejny, zrobimy wszystko, żeby w tej ekstraklasie zostać. Czyli na konkrety trzeba poczekać do marca. Myślę, że do marca, może wcześniej, trudno mi jest powiedzieć, natomiast, no, no mówię, jeśli te konkrety będą, to je na pewno przedstawimy, natomiast dopóki nie ma, nie ma nic pewnego, to, to nie ma sensu o tym rozmawiać, ponieważ, tak jak mówię, chcemy, żeby to były konkrety.